się Kuchni Kobiet Wody Wrocław versus LKS Komerską Łódź. Szanowni Państwo, bardzo proszę wszystkich kibiców o powstanie z miejsc w związku z jutrzejszą setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaśpiewamy wspólnie dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo dziękujemy. Choć muzyka nie popłynęła z głośników, wypłynęła z naszych serc. Szanowni Państwo, czas na prezentację kapitanów i trenerów obu zespołów. Kapitanami drużyny LKS Komerską Łódź jest Marta Wójcik. Trenerem zespołu Michał Maszek. Kapitanem drużyny Woli Wrocław jest Roxana Mers. Szanowni Państwo, zanim przywitają się zespoły, mamy niespodziankę dla naszej byłej zawodniczki Walerii Nikole. Zapraszam prezesa Woleybolu Wrocław, pana Jacka Krawowskiego. Przygotowaliśmy specjalną pamiątkę dla Walerii Nikole, którą teraz pan prezes pokazuje, którą przekażemy od wszystkich kibiców dla Walerii Nikole. Komisarzem zawodów jest pan Janusz Kapka. Kwalifikatorem Grzegorz Jacyna. Eskorer Mateusz Huszczak. Walerii Nikole. Z numerem 5 Redzi Milias. Z numerem 6 Aleksandra Wójcik. Z numerem 10 Klaudia.
Bardzo Natalii Murek. Piękna wymiana. Piękna wymiana walut i kończymy. Lecz drugie kolejki Ligi Siatkówki Kobiet. Eurolesko Morską Łódź wygrywa z Wolą Wrocław 3-2. To niestety drugi raz sprawdziło się jesienkarskie pożegnanie. Czas na ogłoszenie MVP dzisiejszego spotkania.